Wybiła 12.12. Na wiadomości zapraszają Olga Żarnicka i Konrad Szydło. Dzień dobry. Dzisiejszym wydaniu. Koncert utalentowanych raczej artystów. Ostatni dzwonek. Konkurs genetyczny. Dzień olimpijczyka. Pantomima. Wampiriada. Finał ogólnopolskiego konkursu na felieton. Oraz prawybory. Teleportacja. O czym to ja miałam? A! Kura! Jedno, dwa, trzy, łóżeczko w tym. Nie poradzi. Ja mogę być prosty, co nie jak obito. Olga, ostatnio w szkole stało się coś strasznego. Dla maturzystów zadzwonił ostatni dzwonek. Na relację z tego wzruszającego wydarzenia zaprasza Maciek Brykę. 24 kwietnia był ostatnim dniem trzecioklasistów w szkole. W trakcie uroczystości pożegnania maturzystów najzdolniejsi uczniowie odebrali swoje świadectwa. Olimpijczycy otrzymali prestiżowe srebrne serduszka. Wyróżnieni zostali także abiturienci, którzy aktywnie działali w samorządzie lub zachwycali nas swoim talentem muzycznym. Natomiast wychowawcy otrzymali pamiątkowe plakaty. Nie zabrakło także wzruszających wspomnień w postaci wielu zdjęć z całych 3 lat nauki w 12, a także filmu przygotowanego przez ich młodszych kolegów. Na sam koniec absolwentów pożegnał symboliczny ostatni dzwonek, który wybrzmiał za sprawą pani dyrektor. Nie wiem, czy wiecie, ale mój kolega Konrad jest bardzo utalentowanym raperem. Na relacje z konkursu genetycznego zapraszają Maja Michnacka i Wiktoria Walczyk, yo! Groszek, 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 czerwone ma pan bosze, i czapkę, i sandały, czerwony, czerwony jest cały. Jest ze mną pani profesor Morawska, współorganizatorka konkursu genetycznego. Jak powstał ten konkurs i co go zainicjowało? Pytanie jest, co ty wiesz o genetyce, prawda? A ponieważ wszyscy musimy być z genetyką za pan brat, dlatego powstał. O to chodziło.
żeby wszyscy coś tam wiedzieli o tej genetyce. A nasi uczniowie, kochani biolodzy, prawda, postarali się bardzo, no i myślę, że przybliżyli ten problem genetyczny. Jakie zadania musieli wykonywać? Zadania, czyli musieli wykonać plakat, czyli musieli wykonać model kwasu DNA. Pomysł był na to, jak to zrobić, różny, jak widzieliśmy. Trzeba było pioseneczkę ułożyć, jakąś słowa związane z danym zadanym zagadnieniem genetycznym. No i trzeba było filmik nakręcić. I filmiki były bardzo, bardzo fajne, związane z tym, co ludzie wiedzą o genetyce. Która klasa wygrała i która klasa przypadła Pani do gustu najbardziej? To znaczy w tych konkurencjach, które tutaj zaproponowaliśmy, najlepiej się sprawdziła grupa 1B4. To są uczniowie, którzy włożyli dużo, dużo w wykonanie utworu, no bardzo estetyczny model i poprawnie wykonany merytorycznie, kwasu DNA. I też bardzo mi się ta klasa podobała, zresztą wszystkie klasy bardzo, bardzo, bardzo ciekawie. Pomysły miały bardzo wiele na to, jak poszczególne konkurencje zrobić. Czy twierdzi Pani, że taki konkurs odbędzie się również za rok? Ja myślę, że powinien się odbyć, ponieważ i to myślę, że dla szerszej społeczności, na razie chcieliśmy zrobić to dla biologów i zobaczyć, jak to działa. Okazuje się, że dobrze działa, no i teraz trzeba było zaprosić na przykład historyków, czyli humanistów różnych, prawda, i tak dalej, żeby oni też, że tak powiem, skorzystali z tego. Tak? Dziękuję bardzo za wywiad. Wiktoria Walczyk, Polo TV. Ale chciałabym powiedzieć, że urodziła się w roku 1879 i żyła równo 100 lat. Uwielbiam ją, ona tu jest i wprowadza mnie, bo każdy to wie, skoruje ją, to chce schować na mnie. Jest ze mną Karolina, Iga i Zuzia. Dziewczyny wygrały ze swoją klasą konkurs genetyczny w tym roku. Karolina, powiedz mi, czy dużo zmieniło się w twoim życiu po wygranej w tym konkursie? Tak, bardzo. Zyskałam nowych znajomych i zabawa była świetna. Wszyscy uśmiali się z kręconych filmików przez uczniów. Również piosenki były bardzo dużą atrakcją, bo niektóre słowa zapadały nam w pamięć. Iga, dobrze się bawiłaś jako prowadząca tego konkursu? Wyśmienicie. Było po prostu tyle osób, taka frajda. Cudownie było. Zuzia, powiedz mi, wiążesz swoje życie właśnie z genetyką? Tak, jestem na profilu biologicznym, tak jak koleżanki zresztą, więc genetyka siłą rzeczy jakoś się w naszym życiu tak zajmuje ważne miejsce. Dziękuję wam bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Wysoka. W tym roku nie wziąłem udziału w żadnej olimpiadzie. Naprawdę? Na szczęście w naszej szkole jest wielu uczniów utalentowanych bardziej niż Konrad. Zapraszamy na relację z Dnia Olimpijczyka, przygotowaną przez Szymona Wiśniewskiego. Jest ze mną Urszula Chryceniak, finalistka Olimpiady Historycznej. Co cię skłoniło do wzięcia udziału w olimpiadzie? No, przede wszystkim interesuję się historią i to jest to, co mnie ciekawi i w czym jestem dobra, więc jakoś tak wyszło. Jak długo się przygotowywałaś i w jaki sposób? Można powiedzieć, że większość olimpiady opierała się jeszcze na mojej wiedzy z pierwszej klasy, ale na pewno bardzo mi pomógł urlop olimpijski, 2 tygodnie przed samą olimpiadą. A ile czasu zajęło ci przygotowanie się do tych olimpiad? Szczerze mówiąc, pierwsze przygotowania rozpoczęły się w wakacje, ostatnie wakacje. Wypożyczyłam już takie tomiszcze, książkę pana Wojtaszczyka i już wtedy zaczęłam czytać, ale no, największe przygotowania to tak 2 tygodnie przed każdym z etapów. Co daje olimpiada wiedzy o sporcie i zdrowiu? Mi daje wielką satysfakcję, dlatego że jest to temat, który bardzo mnie interesuje od wielu lat. Wybieram się na studia z ratownictwa medycznego, dlatego zależało mi, żeby jakoś tutaj sprawdzić się i sprawdzić swoją wiedzę. Daję nagrody rzeczowe, dostałam rower.
już od dzieciństwa zastanawiałem się, jak wszystkie rzeczy działają i rozbierałem wszystkie moje zabawki. Zajmowałem się głównie elektroniką, chociaż w zasadzie interesuje mnie cała fizyka. Co daje zdobycie pierwszego miejsca w tak zacnym turnieju? Otrzymałem indeks na Politechnice, mogę wybrać dowolny kierunek. Jest ze mną nasza pani dyrektor, Dana Tadaszkiewicz-Ordyłowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani dyrektor, skąd pomysł na Dzień Olimpijczyka? Wydaje się, że jeżeli uczeń tak strasznie pracuje przez cały rok, a czasami dwa lata, i osiąga sukces, sukces na szczeblu okręgowym, a czasami i na szczeblu centralnym, coraz częściej mamy laureatów i finalistów olimpiad, że trzeba pokazać, że jest nas spora grupa, a myślę, że małe co nieco, jak mówił Kubuś Puchatek, też się przydaje. A jak długo trwa ta tradycja? Tradycja nie jest taka długa. Myślę, że z 4 lata już tak wspólnie się spotykamy. Dajemy naszym olimpijczykom małe prezenciki, które być może przydadzą się w przyszłości, ale będą przypominać dwunastkę. Są to pendrive'y z napisem Olimpijczyk 12LO. A czy w tym roku było wyjątkowo dużo olimpijczyków? Tak. Myślę, że z każdym rokiem tych olimpijczyków jest coraz więcej i bardzo się z tego cieszymy. To znaczy, że dzieci chcą więcej i że w ogóle chcą. Dziękuję. Konrad, co ty robisz? A jak myślisz? Tuż przed świętami wielkanocnymi grupa teatralna Ciąg Dalszy nastąpi. Pod kierownictwem pani pedagog Renaty Fox wystąpiła na scenie klubu szkolnego. Aktorami były pierwszaki w składzie: Wiktoria Walczyk, Antonina Benzari, Alicja Urban, Karolina Zalewska, Natalia Cyran, Magdalena Szczepaniak, Tymoteusz Burek, Piotr Danicki, Krystian Kupiec-Przyszlak, Kamil Makar oraz Konrad Szydło. Młodzi artyści przypomnieli nam swoją grą, właściwą wartość świąt wielkanocnych oraz ich wagę dla chrześcijan. Dodatkowo sprostali niełatwemu zadaniu, jakim jest pantomima. Brawo! Zostań tam, Boże! Z okazji zbliżających się świąt Wielkanocy w imieniu całej grupy Ciąg Dalszy nastąpi chcielibyśmy złożyć wam najserdeczniejsze życzenia. Proszę, powiedzcie mi, dlaczego zdecydowaliście się na taką formę teatralną, jaką jest pantomima? Więc zdecydowaliśmy się na taką formę teatralną, jaką jest pantomima, ponieważ chcieliśmy przekazać emocje bez użycia słów. Właśnie muzyka nadawała taki charakter temu przedstawieniu i myślę, że właśnie dlatego. Okej, a ile czasu przygotowywaliście się do spektaklu? Myślę, że takie ogólne przygotowania zajęły nam około kilku miesięcy, za 3-4 miesiące. Ogólnie od razu po zakończeniu przygotowań do przedstawienia bożonarodzeniowego do jasełek zaczęliśmy przygotowywać się do tej drugiej pantomimy i efekt tego mogliście podziwiać na naszym przedstawieniu. A jesteście zadowoleni z efektu końcowego? Myślę, że tak. Efekt końcowy był o wiele lepszy niż nawet na próbie generalnej. Mhm. Przede wszystkim nie śmieliśmy się przez cały występ. I sądzę, że to jak odebrała przedstawienie publiczność, to było najważniejsze, a z tego co słyszeliśmy, niby się podobało, więc my też jesteśmy zadowoleni. W takim razie dziękuję wam bardzo i czekamy na kolejne przedstawienia dla Bolo TV. Ania Świerczek. Na relację z Wampiriadę zaprasza Karolina Gruzel. Akcja cieszy się dużym powodzeniem. Przyszły nawet osoby spoza naszej szkoły. Została bardzo dobrze zorganizowana. Uczniowie oddają chętnie krew, wszyscy są zadowoleni ze swojej decyzji. Mamy nadzieję, że akcja powtórzy się za rok. Nauczyciele również zaangażowali się w akcję. Czy jest pani zadowolona z nagród? No, z fantów nagród, zwał jak zwał. Przede wszystkim jestem zadowolona, że udało mi się oddać krew, bo to nie jest takie oczywiste. Ci, którzy oddają, wiedzą, że są obostrzenia pewne, więc z tego jestem najbardziej zadowolona, ale koszulka jest bardzo miłym dodatkiem. Czy oddawała pani krew po raz pierwszy? Nie, oddawałam po raz któryś tam. Nie pamiętam. Nie boi się pani igieł?
Bardzo się boję. Bardzo się boję, ale to jest bardzo potrzebna akcja. Bardzo... może tak, cieszę się bardzo, że ona jest w naszej szkole, że pokazujemy naszym uczniom, iż jeśli ktoś może, stan zdrowia na to pozwala, to krew należy oddawać, bo jest bardzo potrzebna i jak to mówi chyba jeden taki slogan, krwi nie da się wyprodukować, więc kto może, a jeszcze jak ma grupę krwi taką niecodzienną, na przykład ujemną, to należy oddawać. Ja mam ujemną. Jakie warunki należy spełnić, by zostać dawcą? Warunki bezwzględne to waga minimum 50 kg. Oprócz tego badanie lekarskie, w którym dawca musi się okazać osobą całkowicie zdrową, aby oddana przez nią krew była bezpiecznym lekarstwem. Czyli nie może chorować na żadne przewlekłe choroby, nie może przyjmować leków. Do tego oczywiście waga, odpowiednie ciśnienie, po prostu żadnych przeciwwskazań względów zdrowotnych. Czy proces oddawania krwi jest bolesny? Nie, już nic nie boli. Wszystko jest spoko. Czy po raz pierwszy oddajesz krew? Tak. Masz zamiar w przyszłości oddawać krew? Myślę, że tak. Co sądzisz o wampiriadzie jako o całym projekcie? Fajnie, bo nie muszę się ruszać na siedzibę krwiodawstwa, tylko mogę w szkole normalnie bez problemu oddać krew. Dlaczego zdecydowałeś się, aby zostać dawcą? Ponieważ nie potrzebuję całej tej krwi, a może komuś pomóc. Czy w przyszłości masz zamiar znowu oddawać krew? Na pewno. Uważasz, że to dobra inicjatywa? Że to jest świetna inicjatywa. A myślałeś o tym, żeby w przyszłości na przykład oddawać szpik? Myślałem o tym, ale jeszcze nie do końca jestem pewien, czy się na to zdecyduję. Rozumiem, dziękuję bardzo. Dziękuję. W tym miesiącu odbył się również finał ogólnopolskiego konkursu na felieton. Konrad? 27 kwietnia w naszej szkole odbył się finał ogólnopolskiego konkursu, którego matkami chrzestnymi były panie profesor Ewa Promnabaj oraz Magdalena Gumienny-Nowak. Mowa oczywiście o ogólnopolskim konkursie na felieton. W tym roku 105 uczniów gimnazjów i 205 licealistów napisało prace inspirowane słowami Ludwika Stommy. Jury wyłoniło laureatów i finalistów, wśród których znaleźli się także uczniowie naszej szkoły. Maria Prusakowska została finalistką konkursu. Laureatem pierwszego miejsca w kategorii szkół ponadgimnazjalnych okazał się Bartosz Nysler. Początek XX wieku. Kiedy sytuacja w Europie staje się napięta jak dzięci w ołuku, który za chwilę wystrzeli w świat pierwszą wojnę, pewien żydowski neurolog tworzy zręby swojej nowej teorii, mającej zrewidować całą dotychczasową wiedzę o psychice człowieka. Dostrzega on przemilczany jak dotąd składnik ludzkiej psychę, nieświadomość, id. Zygmunt Freud, choć bardzo chciał Nagrody Nobla za swoją teorię, nie dostał. I całe szczęście, ponieważ współczesna rzeczywistość to jej totalitarny negatyw. Felieton to jest gatunek, który niby posiada jakieś reguły i normy, ale w gruncie rzeczy to ich nie ma. I że można je spokojnie naruszać z każdej strony i jakoś jednak to zmieści się w formule. Wasze słowa, myśli zamknięte w ramy felietonu świadczą o tym, jak mądre macie podejście i ogląd rzeczywistości, jak subiektywne macie opinie swoje własne, które pozwalają wam wyrazić to, jak patrzycie na świat i z jaką odwagą tych opinii bronicie. Olga? No gdzie ty bywasz? A jak myślisz? Na prawyborach! Naprawdę? Tak. Był tam też Ziemowit, Syta. Dnia 28 kwietnia w 12, podobnie jak w setkach innych szkół na terenie całej Polski, odbyły się prawybory prezydenckie. Głosowaliśmy na prawdziwych kandydatów, a nad przebiegiem wyborów czuwała pani profesor Anna Wąsiel-Alberska wraz z grupą uczniów. Wyniki przedstawiają się następująco. Na pierwszym miejscu Bronisław Komorowski. Na miejscu drugim Paweł Kukiz. Na trzecim Janusz Korwin-Mikke. Na czwartym Andrzej Duda. Na piątym Janusz Palikot. Na szóstym Magdalena Ogórek. Na siódmym Grzegorz Braun. Na ósmej pozycji Paweł Tanajno. Na dziewiątej Adam Jorubas. Na dziesiątej Marian Kowalski. Na jedenastej Jacek Wilk. Niestety,
Frekwencja w naszej szkole wyniosła jedynie 23,5%. To już wszystko na dziś. Żegnałem się z Państwem. Olga Żarnicka i Konrad Szydło.